Lenka z Lachowic koło Suchej Beskidzkiej ma zaledwie 7 miesięcy. Mówią na nią dziecko podróżne, bo ciągle musi oswajać się z nowymi ludźmi i miejscami. Większość swojego życia spędziła w szpitalach. Dziewczynka urodziła się z niedorozwojem kości piszczelowych oraz wadami podłudzi i stóp. Polscy lekarze nie są w stanie jej pomóc. Jedynym ratunkiem dla Lenki jest operacja w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt to prawie 1,5 miliona złotych. Rodzina apeluje o pomoc. Ewelina Lach. Nie możemy się pogodzić z mężem, że akurat nas to spotkało, ale powiedzieliśmy, że nie poddamy się do samego końca, będziemy o nią walczyć. 7-miesięczna Lenka z Lachowic koło Suchej Beskidzkiej urodziła się z poważną wadą rozwojową podudzi i stóp. O tym, że nie będzie chodzić, rodzice dowiedzieli się w 26 tygodniu ciąży. Dowiedziałam, że dziecko ma problem z nóżkami, że nigdy na nogach nie stanie. No i no, nie chciałam za bardzo w to dowierzać, chciałam powtórzyć badanie i pojechałam do Rudy Śląskiej. No tam się dowiedziałam, że dziecko nie ma nóg, tylko szczątki. I choć do końca żyła nadzieją, kolejne diagnozy nie pozostawiały złudzeń. Dla rodziców dziewczynki to był szok, ale najgorsze miało dopiero nastąpić. Podczas jednej z kolejnych wizyt lekarskich dowiedzieli się, że najlepszym dla dziecka rozwiązaniem będzie amputacja obu kończyn. Sami szukaliśmy jakiegoś wyjścia, co można zrobić, jak możemy, Lence pomóż. No i z naszym dzieckiem, no myślę, że żaden rodzic by nie potrafił odmówić i po prostu się poddać, no i się amputować nóżki, bo to jest 5 minut. Nas czeka długa walka. Po długich poszukiwaniach ratunku dla Lenki w końcu udało się znaleźć specjalistów, którzy są w stanie uratować jej nóżki. Tej nóżce malutko brakło. Kość piszczelową ma, to po prostu nie ma. Problem jednak w tym, że takie operacje przeprowadzają tylko specjaliści ze Stanów Zjednoczonych. Klinika na świecie, w której tego rodzaju przypadki są leczone i to z bardzo dużym powodzeniem, w której też wielu naszych podopiecznych już było leczonych. Między innymi Bartuś, który już przeszedł tą operację. Teraz w tej chwili Bartuś biega, wspaniale się rozwija i pomimo, że to leczenie było bardzo bolesne i bardzo trudne, no przeszedł je z powodzeniem. Lenka została zakwalifikowana do takiego zabiegu. Aby jednak operacja przyniosła zamierzony efekt, musi zostać przeprowadzona w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Koszt zabiegu oraz rehabilitacja to prawie 1,5 miliona złotych. Dla rodziców dziewczynki to kwota nieosiągalna, ale w walce o jej zdrowie mają sprzymierzeńców. Trzeba pomóc Lence, bo to idzie wszystko, każdy grosz się liczy na leczenie Lenki. No i trzeba pomagać, nie, w miarę możliwości. No i mam samochód, no to jestem na emeryturze, no to przewożę, nie, mam trochę czasu teraz, no to się więcej tym zajmuję. Do tej pory udało mu się zebrać aż 6 ton nakrętek. Wszystkie przekazał fundacji. Na konto Lenki już wpłynęły pieniądze. Niewielkie, ale dla tej rodziny każdy grosz ma teraz duże znaczenie. Wsparcie i pomoc okazali też mieszkańcy niewielkich Lachowic. W grudniu na rzecz Julki zorganizowano bieg, w którym wystartowało ponad 250 osób. Głównym powodem było nagłośnienie sprawy, nagłośnienie Lenki i taka manifestacja jedności z rodzicami, że nie są sami. Nawet stąd tutaj był koniec dystansu koło ich rodzinnego domu, żeby oni odebrali jakieś takie wsparcie. A wsparcie dla nich widać tu niemal na każdym kroku. Do tej pory na pomoc Lence udało się zebrać 300 tysięcy złotych. Aby jednak dziewczynka stanęła na własnych nogach, potrzeba jeszcze miliona. Taką kwotę jej rodzice muszą zebrać w niespełna 5 miesięcy. Ewelina Lach, Silesia Informacje. Informacje o tym, w jaki sposób można pomóc Lence, znajdą Państwo na naszej stronie www.tvs.pl. Choć w mieście mają dwa szpitale,